Zajmujesz się robieniem filmów. Wierzę, że docenisz moją kreatywność. Moi chłopcy już wszystko przygotowali. Opuszczaj pan, bo nie zdążysz. Czekajcie tu, żeby zaraz prądu nie wyłączyli na wsi. Energetyka przyjedzie, to będziesz pan płacił. Ja rozpuszczam się jak pas, robię kreskę, palę hala, żeby zapomnieć w końcu to całe pierdolone zło. Relaksuje mnie ten buch, kocham spowolniony ruch, chcę zapomnieć o tym, że w życiu nikt nie czeka mnie. Ja rozpuszczam się jak pas, robię kreskę, palę hala, żeby zapomnieć w końcu to całe pierdolone zło. Relaksuje mnie ten buch, kocham spowolniony ruch, chcę zapomnieć o tym, że w życiu nikt nie czeka mnie. Siema, witam was w kolejnym vlogu. Dzisiaj mamy poniedziałek, 14 grudnia, godzina 13. Nagrywam dla was vloga z talerzowania. Mamy tutaj kawałeczek 6-hektarowy, 6 ton z groszem, chyba 12 arów jeszcze. Talerzujemy sobie Deutschem, Deutsch Agrotron 6.45S, 145 koni z turbiną. Z tyłu mamy talerzówkę 5-metrową sołku. No nie powiem, robota idzie takim zestawem, pola ubywa. Należuje coś około 20 minut. Gleba jest bardzo wilgotna, więc ładnie się to miesza. Tam jest bardzo dobra ziemia, tam nad lasem jest piasek. Natomiast kukurydza była ładna. I sporo tej masy tutaj mamy niestety po tym. Trzeba to stależować na zimę, żeby to sobie ładnie przegniło. Te resztki potniemy. Ogólnie myślałem na tym, żeby rozłożyć bardziej tą talerzówkę, w sensie, że pod kątem, tylko jest paskudnie, bo nie ma żadnego wału i później wyrzuca mi takie rowy, a nie chcę tego, nie chcę, żeby coś takiego miało miejsce na polu, więc ustawiłem sobie taki kąt, no wystarczający, żeby pocięło, ładnie przerzuciło, odwróciło, ale znów, żeby jakiś rowów nie ryła, bo nie o to tutaj chodzi w tym zabiegu. Wiadomo, na słabszej ziemi to ona ładniej to wymiesza, to wszystko się przysypuje. Tutaj mamy trochę takiego torfiku nawet. Mamy dzisiaj 14 grudnia, tak jak już mówiłem, temperatura jest na plusie, bodajże 5 czy 6 stopni, więc jest ładna pogoda akurat do talerzowania. Trochę się również spieszymy z tym talerzowaniem, żeby nam nie przymarzło, no bo jeżeli złapi tam minus te 5-4, to wiadomo, że już tego nie stależujemy. Jeżeli by to kogoś interesowało, jeżdżę sobie czwartym biegiem na... czwartym biegiem na pierwszej połówce. Prędkość to tak od 9,5 do 10,5 w zależności od terenu, bo wiadomo, jeżeli ciągnik łapie poślizg, będzie to troszkę mniej. Aczkolwiek tu jest sucho i nie ma tego problemu. Wiadomo, jeżeli jest mokro, to trzeba jechać tą trójką i na trzeciej połówce, bo mimo wszystko no i tak ciągnik nie nabiera tej prędkości, a po co go dusić na takim dużym biegu, bo to są właśnie biegi, żeby z nich korzystać. Tu jest akurat taka lepsza ziemia, taki torfik, nie wiem jak to nazwać. Na pewno lepiej się robi takie duże działki, bo wiadomo, jest mniej zawracania, kombinacji, cofania. Jeżeli dochodzą jeszcze jakieś drzewa, to już jest w ogóle porażka, bo trzeba omijać, nawracać. Są na takie pola hektarowe, no hektar jak hektar, ale takie o 60-40 arów, no to jest na pewno lepszy sprzęt, mniejszy, jakiś 3-metrowy, 2,5, zawieszany na podnosiku. Podniesiemy sobie, szybko zawrócimy, a tu jednak no trzeba tą talerzówkę podnieść na tych kołach i podnieść na kołach, no i wiadomo, jest więcej zabawy, jeżeli chcemy gdzieś cofnąć, a tak to nie ma tego problemu. No na pewno
jeżeli mamy maszynę, że tak powiem, zamieszaną, no to cierpi i na pewno bardziej podnosi, bo wiadomo, jednak cały czas ten ciężar na tym podnośniku wisi, to nie ma co ukrywać. A tutaj sobie mamy ciąganą, na kołach jest koła, jak to są dziesiątki w niej, takie standardowe jak w polskim rozrzutniku na przykład. Dziesiątki są podwójne, w sensie jest jedna ośka, ale mamy dwa koła po jednej stronie i dwa koła po drugiej. Jeżeli chodzi o ciągnik, to sobie spokojnie z nią daję radę. 145 koni, talerzówka 5-metrowa. No, ogólnie jest ten problem, że... Znaczy problem jak problem, bo widzicie, jadę sobie normalnie i wszystko, robota idzie. Tylko jeżeli mamy jakiś mokry teren czy coś, ciągnik ma tuza, a nie ma żadnego obciążnika i podskakuje sobie, o, tak jak na przykład teraz bym głębiej talerzówkę wpuszczę, to no, sobie tak podskakuje. By przydało mu się takie dociążenie, no do pracy z talerzówką, no takie myślę 700 kg minimum. W sumie nawet dobrej 500 kg jakby było. Zawsze jednak dociąża ten przód, on nie podskakuje, łapie lepszą trakcję, nie ma takiego poślizgu. Na przyczu staram się wypłycać talerzówkę, żeby nie robić takich niepotrzebnych rowów, zagłębień. O, a ja wjeżdżam sobie z powrotem, to ją sobie puszczam głębiej. Jestem na tym polu, może ja wiem, coś około 35 minut, a ja nie wiem jak to określić, no ale z 1,5 hektara już stależowałem, więc zaleta jest dużego sprzętu, no i duże obszary na takie sprzęty, bo wiadomo, takie poletka małe, to później, tak jak już wspominałem prędzej, to zawracanie, marudzimy dużo czasu, ale no na takie pola jak tutaj, to akurat to jest, no, nie ma lepszego sprzętu. Talerzowanie zacząłem już w sumie w piątek, ale nic nie nagrywałem, bo czas mnie trochę gonił i nie wiedziałem jak mi to pójdzie i wiadomo, pierwsze to trzeba było się trochę ogarnąć, sprzęt mniej więcej uszykować pod siebie. Ale mimo wszystko wydaje mi się, że jak na taką ilość masy, to ładnie jest to zmieszane wszystko. Zmieszane, pocięte. O, tutaj idzie już lepsza ziemia. Większy opór, to ciągnik już ma ciężej. Schodzi do 9 km na godzinę nawet. Obroty trzymam cały czas takie same. Głębokość talerzówki podczas pracy regulujemy sobie hydraulicznie, po prostu na kołach, ona jest unoszona. To wystarczy tam, no na przykład jeżeli teraz chciałbym trochę głębiej, to tylko sobie wajchę tak wyknę raz. Hydraulika przy, tym bardziej przy większych obrotach, jest ona czuła, więc nie trzeba długo tej wajchy, że tak powiem, trzymać. Wracam pod koniec, tak jak obiecałem, jak widzicie kawałek 6-hektarowy już w 95% można powiedzieć za nami. Zostało mi jeszcze jechać z powrotem w tamtą stronę i mamy finito. Tak jak mówię, wszystko praktycznie położyłem, ostatnia rundka w tamtą stronę, w sumie takie 1,5 metra. A już z powrotem i tak pojadę na pusto. Czekajcie, tu żeby zaraz prądu nie wyłączyli na wsi. Energetyka przyjedzie, to będziesz pan płacił. No i mamy fajrant.
koniec. Dobra, przelecimy tam, gdzie się widzi takie jeszcze najbardziej resztki. Dzisiaj będziemy je składać i na pusto po polu jechać. Czekajcie, bo jedno ramię mi się gorzej składa, to było to, to bym musiał sobie stanąć tak z górki, żeby mi było lepiej do złożenia. Dobra, myślę, że tak będzie w porządku. Tu jest masakra z tym ramieniem, bo to idzie strasznie ciężko. Nie wiem czym. Widzicie, nawet nie mogę. O, te to ładnie idą. Elegancko. To troszeczkę gorzej, ale tu jest. Troszkę się poluźniło. Trzeba przykręcić. Dobra, lecimy. Się rozbieram. Bo tu mam ciepełko w kabinie. No i wracamy na koniec. Jak możecie zauważyć, już się zrobiło dosyć ciemno. Ja pracę skończyłem. Dzisiaj pykłem około 15 hektarów, 14 z groszem. Więc nie jest najgorzej. Od godziny 12.30 do 17.40 jakoś tak, więc wydaje mi się, że to dobry wynik. No i co, jedziemy do domu, odpinamy, zostawiamy, no i co, i koniec na dziś. W takim razie ja się z wami żegnam, na razie, cześć.